Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Szymanowie rozwija się. W placówce miała miejsce uroczystość, po której wmurowany został kamień węgielny pod rozbudowę pawilonu przedszkolnego. To kolejna inwestycja w tym ośrodku, bo potrzeby są tak duże, tak wiele dzieci czeka na miejsce w przedszkolu specjalnym, że zdecydowaliśmy się na rozbudowę kolejną, bo kilka lat temu ta budowa przedszkola również tutaj się dokonała. Inwestycja możliwa będzie również dzięki środkom zewnętrznym. Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy środki zewnętrzne z PFRON-u w 50% tej inwestycji. Pozostałą kwotę, czyli ponad 1 600 000, dołożył powiat ostrucki. Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście słów uznania dla wszystkich, którzy wsparli to jakże potrzebne przedsięwzięcie. Ta potrzeba istnieje, bo oczekujących na to miejsca w przedszkolu jest bardzo dużo. To też dobrze świadczy o całokształcie, jaki prezentuje ten ośrodek. Poza tym wyposażeniem i kadra doskonale przygotowana i która poświęca swoje życie i czas dla tych ludzi, dla tych dzieci i młodzieży potrzebującej. I to jest warte zaznaczenia i myślę, że ten rozwój tego ośrodka to nie koniec jeszcze. I mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy też rozwijać ten ośrodek. Z pewnością potrzeb kolejnych modernizacji ośrodka nie zabraknie. Dzięki rozpoczętej inwestycji przedszkolaki, które chętnie włączyły się w pamiątkowe wmurowanie, jak i kadra ośrodka, będą miały nowe, lepsze warunki. Będzie 6 nowoczesnych sal takich edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. Na pewno będą wyposażone już w nowoczesne, ciekawe pomoce. Będzie też duża sala, bo około 100 metrów, do terapii, również do terapii grupowej. Także na pewno dzieciaki skorzystają. Warunki naprawdę będą bardzo przyjazne, sale będą i jakby wizualnie pięknie przygotowane i dodatkowo wyposażenie będzie bardzo, bardzo bogate, rozwijające dzieci. Dzieci, których w placówce nie brakuje. Wystarczy wspomnieć chociażby o jej rozroście na przestrzeni lat. Jakbym sięgnął pamięcią, to w ciągu 20 lat z małej placówki, która liczyła około 40 podopiecznych, dzisiaj placówka liczy 240 podopiecznych, więc bardzo się rozrośliśmy. Obejmowaliśmy kiedyś w zasadzie 3 może gminy, może 4. Dzisiaj to jest 18 gmin, z których dowozimy naszych podopiecznych. Większość codziennie. Transport podopiecznych jest możliwy dzięki posiadanym przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Szymanowie busom. Jednak jak wiadomo, jak każde auto, i one potrafią się zepsuć, w związku z czym pojawiają się również potrzeby ośrodka i w tym aspekcie. Praktycznie co roku jest kupowany nowy 20-osobowy autobus przystosowany w pełni do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Tych autobusów już jest około 10, ale już niektóre zdążyły się zestarzeć i ciągle są potrzebne kolejne, także ciągle jeszcze jakby tutaj te potrzeby są duże w tym zakresie również. Warto więc pomyśleć o wsparciu ośrodka także i w tym zakresie. Wracając do rozpoczętej inwestycji związanej z rozbudową przedszkola, powiedzieć należy o jej planowanej finalizacji, a przypada ona na czerwiec. Mam nadzieję, że z wielką pompą 1 września otworzymy pawilon i dzieci w tych nowych, wspaniałych warunkach będą mogły zacząć zajęcie. Pozostaje mieć nadzieję, że tak będzie, i powiedzieć do zobaczenia na otwarciu.